Witam ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Dzisiaj po wielu odcinkach tułaczek, podróżowań i wybijania niecnych potworów w końcu wyjdziemy z podmroku. Witaj powierzchnio, witaj słońce, witajcie... cześć... halo? Proszę, proszę, nie wierzyłem ci, kiedy mówiłeś o nich panu Tonowi Mirabel, ale rzeczywiście to są. Oczywiście, że tak, Mariasz. Te wszystkie lata w szkole poznania nie poszły na darmo. Niewykluczone, że składający więcej prezentów Isairowi i Madae. Chyba możemy z tym skończyć, prawda? Skończmy z nimi, a potem możemy się zająć gnomami i ich przeklętym statkiem powietrznym. Powiedziałeś statkiem powietrznym? Gnomami? Och, ty draniu, co? Ten pan coś zrobił z... Coś zrobił z... Słucham. Coś zrobił naszym ulubionym gnomem, który już próbował wiele razy nas ubić. Dlatego my się mu odpłacimy. Dobra. Rzucę parę czarów obronnych. Potrzebujesz mnie? Oraz parę ofensywnych, jak zwykle. O, żywiołak ziemi. To coś na pewno brzydkiego. Gotowe. A jejku. Bart nie może się ruszyć. Może przyspieszenie ruchów. Coś da. Ojejku, ci panowie biją naprawdę mocno. Przydałoby się parę dodatkowych czarów obronnych. Co mogę dla ciebie zrobić? Oraz przydałoby się jakoś ubić tamtych panów z tyłu. Jeżeli mu pozwolimy tak po prostu nas bić, to może być po prostu nieprzyjemne. Okej, kolejny czar obronny. Rzucaj dalej czary obronne, kapłanie. Obrony nigdy za mało. O tak. Wrogowie padają jak muchy. Płonące dłonie. Jak śmiesz atakować mnie takim marnym zaklęciem? Zapłacisz za tą zniewagę. Draniu. Okej, zobaczmy, gdzie jest mój łocznik. Myślę, że kusza by się przydała. Tak, kusza na pewno ograniczy temu magowi zdolności rzucenia czarów. Oraz... jeden wściekły krasnolud NPK. Również z pewnością. Bardzo nieprzyjemni życie temu magowi. A przy okazji udałoby się... O, dobra, mag padł. Przydałoby się również zdjąć... Gdzie jest swoboda ruchów? Jest swoboda ruchów. Unieruchomienie z barda. Został jeszcze jeden mag. No, swoboda ruchów? Tak. Dobra, nie marnuj więcej bełtów. Rozwal tego maga w standardowy sposób. Poszło całkiem sprawnie, przyznacie. Ile pamiętam, poprzednim razem, kiedy rozgrywałem tą bitwę, teraz musiałem ją powtarzać. Moja drużyna została złajpowana przez tych magów. Zobaczmy, co oni tu mieli. Bardzo sprawdzę tego. Ha, to jest sztylet plus jeden. Już od razu to widać. A, to jest szpikulec plus jeden. Mróz 25% szans na zadanie plus 1k6 obrażeń odchodu. Pierścień ochrony przed kwasem. Krawisze ochrony plus 4. Czy one coś mu dadzą? Chyba nie. Co to zapewne dadzą coś? Też nie. Ponieważ obaj są pod wpływem zbroi maga, więc dlatego mu nic nie dadzą. Płaszcz mystry, zmniejszenie obrażeń 5 plus 1.
To jest całkiem nawet fajne. Właściwie mogę to dać albo bardowi, albo czarodziejowi, mniejsza o to. Zrobię to, jak tworzy gotowe. Nie zawiodę. Co my tu mamy natomiast? Jakiś kijasek, laska obrońcy plus 1, premia ochrona plus 1. To brzmi całkiem fajnie. Ale wiecie co, ten mój obecny kij, laska nieszkodliwości Remulsa, to bardzo fajny kij. Zobaczcie, ma tyle różnych rzeczy, chyba dzięki nieobronny wyrzuca. A, wiedza mistyczna plus 3. Dobra, czemu by nie? Szata łowcy przygód. Ja mam chyba szatę wędrowcy. Szata łowcy przygód. Mniejsza o to. Przeciw obronie obuchowej, plus 1 na odporność, przeciw pociskom. Chyba przeciw pociskom bardziej przyda się magowi. Oraz klawisze ochrony plus 3. Czemu by nie? Dobra. Czas by się dowiedzieć, co tu się właściwie dzieje. Oswaldzie! Witajże z powrotem! Tęskniliśmy za tobą i za twoim statkiem w szczególności. Oj, to wy. Tak, to my. Już myślałem, że przyjdzie mi zginąć w szponach tych harpi. Izelor przysłał mnie do... Och, to jest moja bratanica. No, jaka słodka. Moja głowa nie mieści się w środku. Tak. Tak, Maralito, niezwykle ciekawe. Powiedziały mi, że jej głowa jest dość gnoma w jej wieku. Teraz próbuję wcisnąć ją dosłownie w słodko. Siak, jak już wspominałem, Izelor uznał, że przyda się tu ktoś taki jak ja. Arcydruid. To znaczy... Izelor jest arcydruidem. Tak. Nie ja. No. I to właśnie ale on. Zdecydowanie. Arcydruid przysłał tu mnie, nie arcydruida. Tak. No dobrze. Osoba taka jak ty zdecydowanie nie mogłaby zostać arcydruidem. Wierzymy ci na słowo. Tak właściwie kim jest Izelor? Ten arcydruid, wiesz? Izelor? To arcydruid? Tak. Kuldahar? Zastąpił Arundela prawie... No to szmat czasu, no. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy rozpoczęły się te wszystkie szaleństwa. Czym zajmuje się ten arcydruid, poza arcydruidowaniem? Wieloma rzeczami. Arcydruid chroni Kuldahar i pilnuje, by coś złego nie przydarzyło się... Wow, mają wielki dom! Izelor to znakomity arcydruid, ale nawet on w końcu ugnie się pod naporem Yuan-Ti. Yuan-Ti? Tak, mieszańcy. Mieszańcy! Zniszczyć wielki dom. Rasisto. Ale niepotrzebnie strzępię język. Izelor wyjaśni wam to wszystko dokładniej niż ja. Ruszajmy. Czekaj. Jaką drogę? Do Kuldahar naturalnie. Izelor i reszta potrzebują waszej pomocy. No, jak zwykle. Musimy ewakuować prawie całą wioskę, zanim zjawili się Yuan-Ti. Oswaldzie, naszym celem jest odcięta dłoń, wiesz, Zair, Badale, a nie Kuldahar. Polecisz do odciętej dłoni? W dolinie roi się od czerwonych magów. Wstrąciliby nas na ziemię jeszcze szybciej niż te straszliwe kobiety na lodowej ziemi. Ale byś ty się sam nie rozbił. Najpierw polecimy do Kuldahar, a potem Izelor spróbuje wam pomóc. Co to właściwie robi ta twoja mała bratanica? Mała? No tak, to fakt. Zresztą właśnie dlatego musiałem ją zabrać ze sobą. Yuan-Ti atakują Kuldahar, więc przeniosłem mieszkańców do Tarkus. Ale nie mogłem tam zostawić małej Marani. Jak udało ci się nas odnaleźć? O, Izelor no, tak. Wykorzystał moc klejnotu serca, żeby was odnaleźć. Wyruszyłem do was, jak tylko uporałem się z ewakuowaniem mieszkańców z Kuldahar. Miałem nadzieję, że uda się wam jakoś tu dotrzeć. Co to za klejnot, o którym wspomniałeś? O świętej relikwii druidu Sylvanusa. Klejnot serca posiada niezwykłe moce i dar leczenia. To jeden z dwóch powodów, dla których w Kuldahar panuje wieczne... Neverwinter normalnie. Drugim jest oczywiście Wielki Dąb. Wielki Dąb? Wielki Dąb Kuldahar, podobnie jak klejnot serca, jest świętością dla druidów Sylvanusa. Wiele tysięcy lat temu dąb wyrósł w samym środku pustkowia. To dopiero musi być odważny dąb. Dąb pionier. Ale teraz jego jedynym obrońcą jest Izelor. Yuan-Ti próbują zniszczyć dąb i no cóż,
Resztę opowie wam sam Izenor, gdy już wylądujemy... Co się dzieje w 10 miastach? Trochę się uspokoiło. Oczywiście kilka goblinów nadal włóczy się po równinach, ale nie jest to coś, z czym 10 miast miałoby sobie nie poradzić. I wszystko to przez głupią zniewagę. Ależ tak, nie słyszeliście? Kilka miesięcy temu Legion wysłał swoich posłów do 10 miast. Wszystkie te straszne rzeczy dzieją się, ponieważ burmistrz Bryn Szander uraził jakoś Izaira i... A, to się nazywa wkurzony człowiek. Dobra, chyba nie mamy już więcej nic do... gadania. Ale dobra, niech będzie moja strata. Możemy już ruszać do Kuldahar, Oswaldzie. Wspaniale. Muszę tylko nastawić kilka przyrządów. Marali, włóż proszę ochraniacz i załóż hełm. No, odwróć dziecko. Właśnie tak. W porządku, ruszamy. Okej. I zapewne... To co teraz zobaczycie? Rozdział 5. Ja się jak zwykle zamykam. Wreszcie podróżników do Kuldahar. Chciałabym, żeby mogli zobaczyć naszą osadę w szczęśliwszych czasach, gdy Legion odszedł już w niepamięć. To, co ujrzeli, mogło w najlepszym wypadku uchodzić za miasto widmo, gdyż mieszkańcy uciekli z domów ze strachu przed śmiercią z rąk Yuan-Ti i ich sprzymierzeńców. Pamiętam pewne obrazy z mojego dzieciństwa, jak choćby powietrzne podróże z wujem Oswaldem, kiedy to siadałam na kolanach Izelora, a on opowiadał mi o cudownym świecie kwiatów. Ale niczego nie zapamiętałam tak wyraźnie, tak namacalnie, jak widoku korzeni wielkiego dębu brutalnie odrąbanych od jego wspaniałego pnia. Nawet dziś, gdy jestem chora, widuję w malignie te krwawiące konary i ból ten jest po 3-krotnie straszniejszy od samej choroby. Żaden mąż, kobieta czy dziecko wychowane w Kuldahar w tamtych dniach nie zapomni nigdy widoku, który ukazał się ich oczom po powrocie do wioski. Smak zwycięstwa bardzo zgorzkniał w naszych ustach. Jeżeli ktoś z was jeszcze się do tej pory nie domyślił, to była właśnie ta cała bratanica Oswalda, która jest narratorką w tej grze. Okej, ruszajmy dalej. No i jesteśmy. Nie było tak źle, co? Tym razem nie mam żadnych guzów ani... No, to już wielki sukces. O, bądź przez chwilę cicho. I żebym nie złapał cię znowu na wylizywaniu kociołków po miksturach, młoda dama. No. Kiedyś napytasz sobie przez to biedę. Dlaczego jest to tak ciepło? Jak okiem sięgnąć, dookoła widać dookoła wszystko przykrywa śnieg. Magiczna energia wielkiego dębu ogrzewa ziemię leżące w cieniu jego gałęzi przez cały rok. Odkąd klejnot serca powrócił do osady, krąg ciepła urósł. To znaczy, stał się większym kręgiem, o większej średnicy. Jak dotrzemy do odciętej dłoni? Cóż, moglibyście zejść którymś ze szlaków na pola rzezi, ale Legion Chimery zniszczył większość z nich. Izelor na pewno będzie wiedział, co zrobić. Znajdziecie go na wschód stąd, za mostem i młynem. Co to za wysoka wieża? To strażnica. Kiedyś był tam spichlerz, ale Izelor i Jermzy doszli do wniosku, że lepiej będzie zamienić ją na strażnicę. Co to za budynek na północ stąd? To tam matka Egenia wychowywała Izaira i Manal. Wciąż jest tam pochowana, ale mieszkańcy osady spalili... Matka Egenia? Ona... No przepraszam, mógłbym wam powiedzieć, ale Izelor wie o tej sprawie więcej ode mnie. To, co przydarzyło się Egenii, Izairowi, Madal, a nawet matce bliźniąt, to smutna historia. No dobra, do zobaczenia, przyjacielu. Zatem w końcu wróciliście. Nasza cierpliwość moja i panów prawie się wyczerpała. Marali, chodź za mną, bla bla bla. Kto to jest? Strasznie duży i ma dziwny ryj. Marali, chodź za mną, wsiadam do statku. O.
Ba, ten gnom nie ma dokąd uciec, tak jak i wy nie macie dokąd uciec. Błagajcie, jeżeli chcecie, lecz na koniec i tak będziecie martwi. Dokładnie tak jak ten cały Kuldahar. Kim jesteś? Co tutaj robisz? Jestem Hiferus, ręka Bejna. Ta dolina należy do Legionu Chimery. Życie wszystkich istot zależy tu od naszego kaprysu. Ci głupcy strażnicy już są martwi. I ten druid i Seor wszyscy będą służyć Chimerę w swojej śmierci. A więc Legion nie opanował jeszcze Kuldahar. Twoje podwoje dalekie są od zakończenia, chyba że prowadzisz wojnę jedynie na słowa. Czas i śmierć działają na naszą korzyść, psie. Zabiliśmy już wielu z nich i zostało tylko garstka, kryjąca się samorami niczym wystraszone dzieci. Zwróciłem już przeciw nim całą ich pole, ciała ich poległych, ich przodków. Oni naprawdę ulegną. Kuldahar spłonie, a wszystkie jego dzieła zostaną rzucone na stóp Legionu Chimery. Jeżeli chodzi o tego druida mieszkańca, to nie może mnie więcej ignorować. Odciągnę go jego cennego klejnot serca, a potem wytrę mu jego serce z piersi. A, Izelor cię ignoruje. Musisz stanowić dla niego naprawdę śmiertelne niebezpieczeństwo. Ten tchórz kryje się za mocą klejnotu serca, lecz nie może się ukrywać wiecznie. Moje siły będą plądrować dolinę, aż nie będzie miał innej możliwości, tylko przyjść stawić im czoło. Czy Legion Chimery jest naprawdę aż tak zdesperowany? Gdy poczujesz, jak czarna ręka Bejna miażdży twoje serce, pożałujesz słuch. A gdy żywię wasze trupy, zadbam o to, by zajęły szczególne miejsce w Legionach Chimeru, ku radości Bejna. Ojejku. Ten pan to jakiś fanatyk. Gdybym znowu was zobaczył, każę waszym trupom nieść sztandar Chimery podczas marszu Legionu na 10 miast. No i znikł. Jak każdy czarny charakter w jakiejś grze. Okej. Okay. Pierwsze przestawiamy się. W pobliżu spotkamy mnóstwo nieumarłych. A co za tym idzie? Zamieniam się w słuch, nadchodzę. O tak. Ten poziom będzie po prostu. Ten poziom będzie po prostu świetny. O nie. O nie. Wyssanie energii. Chyba nasz łotrzyk. Nie wiem, co to wyssanie energii ma oznaczać. Zazwyczaj w ten sposób się oznacza wyssany poziom. Przydałoby się rzucić jakieś czary wspomagające. Głupie Skype. Skakuje wtedy, kiedy nie trzeba. Dobra. Mam nadzieję, że piosenka bardzo wystarczy jako nasz czar wspomagający. O nie, szkielety. Łucznicy. Pan Zmur. Otóż, panie Zmur, mam dla ciebie kiepską wiadomość. Dla reszty z was również mam kiepską wiadomość. Otóż mianowicie. Nie mam sobie równy. Oczywiście wygniecie, ale. Najpierw małe. Czekam dobrze. A jakby tego wam jeszcze było mało, to jeszcze puszczę za chwilę poszczepienie jeszcze więcej. Ha. A, czarodziej jest przeciążony, coś mu trzeba zdjąć. Właściwie nie wiem, co więcej można by mu zdjąć. Fiolka sporów, to naucznie chyba nie będzie potrzebne. Tekstura mniejsza podjaż żywiołów, dobra. Jakieś rozkazy już się robi. Bijcie go. No i nasza cała drużyna awansowała. Dobra, na całym terenie znajduje się mnóstwo nieumarłych. Dlatego zanim ruszymy dalej. Mały awansik. Ale wiecie co? Myślę, że nasz krasnolud nie potrzebuje już więcej poziomów wojownika. Dodatkowe poziomy wojownika dałyby mu tylko dodatkowy punkt atutów. Z drugiej strony barbarzyńcą też nie może zostać. Chyba. Tak, chyba jest praworządny i to mu zabrania zostać barbarzyńcą. Mógłby jeszcze zostać łowcą, mnichem, druidem, kapłanem, łuczykiem. Mógłbym mu dać trochę punktów łowcy.
Bla 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 bla. A czemu by nie? Raz kozie śmierć. W końcu będziemy mieli kogoś z wiedzy o pustkowiach. A co by mu tu dać? Co my tu jeszcze spotkamy? Niemali UNT, trolle, zmiennokształtne, orkowie, ogry. Hakowe poczwary, gobliny, olbrzymy. Chyba dam mu UNT. Możecie się domyśleć, w przyszłości będzie trochę UNT na naszej drodze. A, właśnie. Jaką mądrość ma nasz? 12, więc nawet będzie mógł rzucać czary. Paru poziomów ekstra. Dobra, koncentracja. Tyle. Łotrzyk. Rozbrajanie urządzeń. Otwieranie. Tego nie potrzebujesz tak bardzo, tylko trochę. Używanie. Jest jeszcze przeszukiwanie. Dobra. Jeszcze jedno używanie urządzeń. Może w jeden, nie wiem, skradanie, ukrywanie się. To czasami się przydaje. A, i uwaga, co ja chciałem wziąć? Coś, co zatrucie broni. Alchemia 8 lub więcej. Czekaj. Czyż ja chyba mam alchemię 8 lub więcej. Prawda? Tak, mam alchemię 8. Dlatego ja chcę zatrucie broni. Pierwszy udany atak bronią prostym zmusza cel do wykonania rzutu na odporność. Straci 1k6 kondycji, bądź będzie tracił dodatkowo 1k6 kondycji. Fajnie. Niestety, tą umiejętność możemy użyć tylko raz dziennie. Już nie jest też aż takie fajne. Dobra, blef. Używanie magicznych urządzeń. No i czar mistycznego poziom 4. Pancerz eteralny, neutralizacja trucizny. Nieruchomienie potwora, odesłanie, krzyk. Wezmę chyba neutralizację trucizny. O i poziom 5. Po pierwsze, słowo mocy milczenie. Po drugie, uzdrawiający krąg. Słowo mocy milczenie, ten czar jest po prostu genialny. Jeżeli go nie weźmiecie, to popełniacie duży błąd. Mówiąc duży błąd, mam na myśli fatalny błąd. Dzięki temu czarowi cała walka z czarodziejami ograniczy się do walnięcia jednego czaru i po czarodzieju. Dobra, co jeszcze możemy mu wziąć? Dyplomację. Ble. No i nowe czary zapewne mamy. Poziomu 7. Co możemy wziąć z poziomu 7? Święte słowo. Wezmę większą tarczę Latendera. Oraz. O, promień słońca. Bla 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 bla, czarten, bla 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 bla. Jakieś obrażenia od ognia. Większa tarcza Latendera plus 40 odporności na zaklęcie obrażeń. Zmniejszenie obrażeń 30-0. Fajny czar. Mógłbym wziąć święte słowo. Problem z świętym słowem jest taki, iż mamy w drużynie neutralne postacie. A święte słowo będzie również oddziaływać na neutralne postacie, to znaczy będzie im odbierać ruchy bądź coś tam. Dobra, tego zombiaka zabiję teraz. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. W następnym odcinku Kul'dahar, moi panowie. Icewind Dale 1 i te sprawy. Więc pozwiedzamy sobie Kul'dahar, pozabijamy więcej zombie, czy tam pan Smur, czy innych nieumarłych. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i na razie.